Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorial Age. Gramy sobie na mapie Ameryki Południowej. Jest to gra drużynowa. Znajdujemy się aktualnie w drużynie czerwonej. Tutaj widzę, że ładne zbiorowisko mamy. Mega mi się podoba taki spot właśnie. Więc zaczniemy sobie koło naszych teammate'ów i zobaczymy, jak nam pójdzie. Widzę, że bardzo ładnie tutaj świetnie drużynowo obraliśmy sobie miejsce startu. Wszyscy są skondensowani. Będziemy tutaj brać sojusz oczywiście z każdym. Będziemy mieć oczywiście trzech sąsiadów i będziemy musieli się rozwinąć jak najmocniej. Tutaj mamy bardzo dużo terenu w samym środku. I teraz już możemy wysłać sobie troszkę więcej jednostek. Dokładnie. Tutaj zaatakujemy. Zniszczymy tu boty, które mają tylko nas do ataku. Poczekamy chwilkę. Niech się tutaj ładnie powybijają. Na chwilę obecną mamy koronę, więc dokładnie teraz możemy zacząć atakować, gdy korona nam właśnie zniknęła. I lecimy sobie po nasze cudowne tereny. Niecałe 10% do ataku. Wydaje mi się, że to jest taka dobra liczba, dobra ilość. Możemy teraz na północ bardziej skoczyć już. Dokładnie. I wybijamy. Czy Nokia, ty byś chciał ze mną sojusz, kolego, co? Chciałbyś, czy byś nie chciał? Jak to z tobą jest? By się przydał akurat sojusz z tobą. Dobra, tutaj wygasimy. Tutaj jeszcze tych przyjaciół byśmy sobie skrobnęli. Dokładnie tak. Wygląda to wstępnie ok. Tu sobie łódkę poprowadzimy. Naturalnie. Chcesz sojusz? Na dzień dobry mamy 41% terenu. To jest bardzo ładna ilość. Tutaj zapraszam. Dokładnie. O, player 329 ma teraz przerąbane. Teraz ma kolega przerąbane bardzo mocno. Bat próbuje go tutaj uchronić, ale niestety to mu nie pomoże w niczym. I tutaj 996 zaraz za nim także jest do przejęcia. Więc mamy koronę, jesteśmy w bardzo silnej sytuacji. Mega jest nasza sytuacja aktualna opanowana. I tutaj zaraz sobie bata będziemy ścigać. Tu sobie możemy wysłać. I teraz czekamy na przyrost jednostek. Mamy 53%, jak widać. Chcesz sojusz, kolego? Ja bym sobie tutaj poszedł bardziej na południe. Zdecydowanie. Fajnie by było mieć pierwsze miejsce. I dla klanu PL oczywiście dodatkowe punkty zyskać. Więc spróbujmy. Może tego bata zaatakować w zasadzie, bo czemu by nie? Można by go zniszczyć właściwie jednym atakiem. Jest tutaj bardzo duża potęga w moich rękach aktualnie. I puścimy sobie tutaj w kolegę, który ma bardzo nieprzyjemny nick. Atak. Takich ników nie używamy, bo to się później zemści. Nie można tak robić. I teraz w Daddy'ego tutaj następny nieprzyjemny nick. Naprawdę nie wiem, skąd ci ludzie te niki wymyślają, ale tak nie możemy robić. I tutaj dokańczamy sobie zarówno tu burgera, jak i ostatniego naszego przyjaciela. I gratulujemy wszystkim za piękną grę, bo naprawdę drużyna nam się udała tutaj. Niesamowicie. Tutaj jeszcze ten, o właśnie ten piksel. Nie wiem, tutaj jeszcze brakuje. Kolega już tu łódeczkę wysłał, więc najprawdopodobniej będzie można przejąć również tą wyspę tu i mieć 100%, także
Jeszcze sobie poczekamy, ty kolego atakuj może, bo tutaj byś mógł to przejąć, a nie chcesz jakoś, no cóż, trudno. Niech sobie jeszcze ten przyjaciel tą wysepkę tutaj przejmie, pozwolimy mu. Dokładnie, że tak. Tutaj jeszcze gdzieś ktoś jest, jakiś niebieski, ale już nie będziemy na to czekać. Pogratulujemy wszystkim i oczywiście serducho. Zrobimy sobie peace vote i elegancko, pięknie, drużynowo wygraliśmy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym. Trzymajcie się, hej!